Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w ostatnim odcinku z moda Pale Cord do Hollow Knighta. Poza nagraniem zrobiłem sobie hegemola na, jak widzicie, Ascended. No i zrobiłem go sobie normalnie, wypracowując tak dalej, tutaj ja sobie dużo razy ćwiczyłem. Po czym okazało się, że jest taki build używający Yoniego, z jakiegoś powodu Yoni's Blessings, Abyssal Blossom. Jak mamy te dwie rzeczy, to mamy cały czas te cienie z Voida i wbijemy o wiele więcej, no niestety kosztem tego, że otrzymujemy więcej obrażeń, ale tyle potrafimy bić, że teraz na przykład wydaje mi się, że będę spokojnie w stanie tego hegemola zrobić nawet na Radiant. Zobaczcie. Pyk, pyk. Tutaj dalej jeszcze poklepmy. Pyk, pyk. O, tutaj skaczę. Byle się nie dać trafić, ale potrafiłem tyle mu wyrżnąć z tego, co zauważyłem, że teraz na przykład zrobienie takiego Ascended nie jest żadnym problemem i w ogóle to mega ułatwia tych bossów, dlatego mnie się wydaje, że akurat niektóre te czarmy były robione tak z myślą o tym, że niektórzy przeciwnicy, w tym na przykład ta Mystic Zemer, są tacy trudni, więc my też możemy sobie w ten sposób korzystać w tym modzie. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Okej, nie dałem się jeszcze trafić. No już, gościu. Oj, oj, oj. Kolejny raz. I co, robimy na Radiant? Nie, walnął mnie. No i widzicie, ubiłem na Radiant. Może nie było super łatwo, bo niektóre rzeczy są RNG, ale zobaczcie, że z tym buildem to naprawdę zrobienie na Radiant tych akurat rycerzy jest tak 3 razy prostsze. Ale cuda się dzieją na Champions Callu i samej Zemer. Czemu, to zobaczycie później, bo będziemy sobie to robić. Ale zanim do tego przejdziemy, to może ja ten chory build zdejmę. Mam coś normalniejszego. No i wychodzimy stąd. Dlaczego wychodzimy stąd? Bo ja chcę zobaczyć tego sekretnego bossa, który został dodany. Tylko cholera, nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Więc może przejdę się po całej tej... Nie, Markut. Akurat no to by się zatrzymało. Przejdę się po całej sali i zobaczymy, czy tutaj coś się zmieniło, czy jak to wygląda. A to brzydko wygląda, muszę to zmienić. Może ja najpierw muszę coś jeszcze zbić. Ej, tutaj wcześniej nie było tej dźwigni, on nie miał drugiej formy. To chyba o to chodzi. No i jest! Dobra, to jest to, to jest to. Moi drodzy, to jest ten cały Tiso, który cały czas się przechwalał, chciał z nami walczyć. W końcu z nami nie walczył, został zmiażdżony przez Mavleka. Zobaczmy w takim razie tego Tiso, który tu jest bogiem wyzwania i co mu dokładnie tutaj dodali. Skoro to jest alternatywna forma tego Mavleka, czyli w której nie ginie. Okej, respi się. O Jezu, rzuca mi jakimś bumerangiem. Na dzień dobry. Wow! Jakieś igły wysyła, jak robot. Ale on ma umiejętności. Tego się kompletnie nie spodziewałem akurat. Jak skaczę. Ale widzicie, mod dodaje kolejnego jeszcze bossa poza rycerzami i Mystic Zemer, która jest finałowym. No to tutaj jest jeszcze właśnie Tiso, który... Jak da to grać w ogóle? Na razie nie mam wypracowanej. Wow, bomby wysyła. Taktyki. Ale ma bardzo powtarzalne ruchy. Jaki soundtrack tu też jest. Ja niestety już padam troszkę, więc podejrzewam, że za pierwszym razem tego nie zrobię. Mogę go zbić, ale wtedy on od razu się odwdzięczy, więc... Widzicie, jak to wygląda, nie zawsze to się opłaca. Tarcza też... Oj, funkcjonalna jest, a wysyła z góry bomby, przed którymi się jeszcze chroni. Śmieszne dosyć. No, co dalej wysyłasz, dalej wysyłasz. Oj, 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 kolec jeszcze mi wystawił, jak się odbijałem od niego. Żeby za bardzo mu po głowie nie wali, co? Podejrzewam, że to jest... Bardzo dużo trzeba tu magii wykorzystywać, jak Kapitan Ameryka on się zachowuje. Ale bardzo fajnie jest zrobiony. Bez kitu, mogliby to dodać normalnej gry, mogliby się twórcy Hollow Knighta zgadać z tym modem i dodać się taką walkę Tiso. Bo widzę, że jest całkiem pomysłowa, jest, prowadzę coś, czego jeszcze nie znaliśmy. Tylko za bardzo nie mam pomysłu, jak na to grać. Dobra, przychodzisz, pyk, pyk, okej, na drugą stronę możemy, ale wtedy on też dalej do nas strzela. Przed wieloma pociskami się jeszcze chroni. Potrafię nieźle tutaj dopiec z tego, co widzę. No nie! Całkiem trudny jest, jak na bossa, który nie jest tu jakimś specjalnie finałowym czy coś. Nie mam pomysłu, jak robić go na... Tak, żeby nie obrywać. Bo tu ciągle coś się dzieje z tymi pociskami. Okej, jak zmisował tarczę, to mogliśmy... Mieliśmy okazję, no ale to nic poza tym. A zresztą co mi tam z tym buildem? Nikt nie będzie narzekał, że czarmów nie testuje. Okej.
Ja ci tego nie niszczę, co? A ciebie niszczę? Jak ty mnie tutaj robisz, co robisz w sumie? Robi co robi. Znowu lata. Lata komar lata. O. A te pociski nie biją, jeśli nie upadną na ziemię, więc jak już walną, to za dwa nawet. O, udało się go zabić. Udało się go zabić. Czyli jest dosyć nie, jeszcze Mawlek dalej jest. Walka z Mawlekiem. A nie, on przegrał jeszcze. To jest taka cutscenka na koniec, że bije się z Mawlekiem, Mawlek ginie i on ginie. Że było niby, że z Mawlekiem walczyliśmy. Ale jajca. A tak to ma trzy rodzaje ataków. O, fajnie, teraz udało mi się uniknąć. Na Radiant robię normalnie. O, a dobra, już nie. Nie wyszło. Nie, 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 nie. Dawaj, na Ascended się. Proszę. Łaj. Najlepiej jest go z góry walnąć, bo wtedy nie wali tymi igłami. Jak od boku walimy, to wali igłami, więc... Dobra, udało mi się zbić go na Ascended. Jeszcze możemy raz zobaczyć tę scenkę, cutscenkę z Mawlekiem, jak się biją na pociski. No jego przeznaczenie jest tu przecież bardzo fajny bossik, ale na Radiant to tak się nie sobie wyobrażam. No z tym buildem, gdzie idzie tak szybko akurat z damage'em, to i tak jest dobrze. Radiant. Dobra, udało się go zbić na Radiant. Trochę mi to zajęło, 20 minut. No jakoś tak super łatwo nie było, bo on jest bardzo RNG, zwłaszcza te bomby i to jak on się ustawia. Raz tutaj kolce bije w ścianę i skacząc po nim na przykład nadziejemy się na nie. Raz jest z kolei tak, że te bomby nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale udało się na Radiant. Wiem, że nie musiałem tego robić, bo na przykład rycerzy nie zamierzam tam robić na Radiant, chociaż większość byłbym w stanie przy pomocy tego buildu. Albo dobra, tak na rozgrzewkę przed Champions Callem zrobię sobie na Radiant jeszcze tę oto babuszkę. No nie mam na razie Radiant, to Ascended. I boom. Unikamy wszystkiego. Odkąd nauczyłem się to robić, to naprawdę stało się najprostszą fazą. Mamy Ascended na Radiant. Żeby nie było. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Oby wystarczyło na wszystkie walnięcia. Ona może mieć trochę więcej HP. Jest problem. O, udało się. No i mamy na Radiant.
Fajnie, że dobiłem pod koniec, bo jak już nie miałem duszy, no to mógł być problem. Okej, skoro mamy już draje na Radiant, no tej prawej strony pozwólcie, że nie będę robił. Siadamy na tron i wyzywamy Champion's Call. Jak mi się uda, to dogram wam głos i opiszę wszystko. Jak obiecałem, tak zrobiłem. Przed wami Champion's Call, już taki zwycięski, ja dogrywam głos po samym fakcie, bo chciałbym wam przedstawić tę walkę, jak ona się przedstawia tutaj za pomocą tego buildu i tak dalej. Jeśli chodzi o Grima pierwszą fazę, jest ona banalna z tego buildu, widzicie, że on chyba w 5 sekund zszedł i głównie na tym to wszystko będzie polegać, ale widzicie, że my mamy Yoniego, więc to oznacza, że niestety nie możemy sobie przywracać zdrowia ani nic z tego rodzaju. To oznacza, że musimy do ostatniej fazy, ostatniego bossa, jak najwięcej żyć jednak sprowadzić. Ja już niestety raz oberwałem. Tutaj zawsze staram się zrobić no hit, bo jest to dość bezproblemowe do zrobienia, ale jednak jak już człowiek robi to po, nie wiem, tam 10 razy czy coś, to jest to taki czynnik zmęczenia i potem robi jakieś głupie błędy, więc tutaj faktycznie zdarzyło mi się raz czy dwa oberwać. Jeśli chodzi o sam build, to przedtem starałem się iść czymś normalnym i nawet 5 godzin siedziałem. Udało mi się maksymalnie dojść do Zemer, do jej tam drugiej fazy i tak koniec końców padałem, no bo nawet nie daję sobie rady czasami na statuetce z tamtym buildem takim zwykłym w momencie, kiedy mamy całe HP, a co dopiero po Champions Callu. Także cieszę się, że build z tym właśnie Abyssal Blossom przeze mnie został odkryty. No i moi drodzy, mamy teraz draje kolejnego bossa. Ja tutaj na początek się zawsze kręcę, lubię bardzo używać nail artów na tych bossów, ponieważ możemy bardzo łatwo, bardzo szybko na początku walki zjechać im HP. Mega mi się to przyjemnie robi. No i tutaj właściwie na wytrwanie, ale musimy też pamiętać o tym, że do ostatniej fazy musimy zatrzymać jak najwięcej duszy, żeby nie było problemu z rzucaniem tego spela w dół, bo właściwie tamta faza jest najlepiej jest ją robić właśnie tym spelem w dół. Jakoś tak nie lubię manewrować, patrzeć prawo, lewo, czy ona tam gdzieś skacze, jak się teleportuje, tylko właśnie rzucamy sobie spela w dół i problemu nie ma. No, ona tutaj już widzicie, że od jakiegoś czasu bardzo dużo razy... O, ostatnia faza jest, ostatnia faza. Bardzo dużo razy waliła tym atakiem, gdzie spamuje na każdą stronę tymi cięciami. No i proszę bardzo, udało mi się zrobić za pomocą magii. Ładuję sobie oczywiście Nail Arta, ponieważ teraz jest Hegemol. Tak, dokładnie ten Hegemol, który ostatnio sprawił mi tyle problemów, a dzisiaj zrobiłem go nawet na Radiant. Jak widzicie, no problemu nie ma. Tutaj już od razu wysrałem mu tyle, że przy pierwszym okrążeniu, że tak powiem, pierwsze 10 sekund już go zbiłem do następnej fazy, gdzie wali piąstkami w dół. I uwaga, teraz największym problemem chyba nawet jest to, że kamienie lecą z góry. Dosyć śmieszny unik się tutaj nam zdarzył. No ale zawsze możemy się tutaj przylizywać do ściany z tego spela kryształowego, gdzie się potrafimy wydaszować przez całą mapę. No i to też jest jakiś tam tip na tę fazę. On już po raz kolejny bije. Jak widzicie, bardzo szybko ta walka idzie. Ten build wręcz powiedziałbym, że miażdży Hegemola. Jeśli już poznaliśmy jego ataki tak dobrze jak ja poznaliście, to też nie będziecie raczej mieli problemów. No a tak to używam magii tam. Nie ma raczej akurat jakichś przeciwwskazań, żeby tego nie robić. Staram się jak najwięcej w końcu tego życia do ostatniej pani boss doprowadzić, czyli do Zemer. No i Hegemol pokonany. Uwaga, teraz tak, bijemy ją, przedaszowujemy przez nią i potem nawalamy od drugiej strony, ile wlezie. Jesteśmy w stanie ją na takie combo nawet zbić w pierwsze 2 sekundy do następnej fazy. Proszę bardzo, walimy dalej i idziemy na lewo albo prawo i musimy przylizać się do ściany, ponieważ jeśli zostaniemy tutaj na 2 pierwsze od niej teleporty, nic nas nie będzie potrafiło zranić. Jedyne, co może nas tutaj zranić, no to te takie wiry ostrza, które się pojawiają po niej. Nie jest trudno tego uniknąć, ale no czasami można się zamotać. I uwaga, teraz ona będzie skakać po całym ekranie i tu się dzieje magia. Po to ten build był. Mianowicie, jeśli cały czas ją parujemy, w jednym miejscu nawalamy ile wlezie, to jesteśmy w stanie uniknąć wszystkich obrażeń właśnie w tej fazie. Naprawdę, jest to niesamowite. Jak tego się dowiedziałem, to pomyślałem, nie no, musimy ten build zabrać na końcową fazę, bo tego dokładnie mi było trzeba. I następna faza, czyli ona powtarza to, co poprzednio, przytulamy się do ściany, możemy tu zostać na 2 pierwsze teleporty. Uciekamy, no i unikamy. No i słuchajcie, jak ja dowiedziałem się, że coś takiego tutaj ma miejsce, no to uświadomiłem sobie, że to jest to, czego szukałem, czyli po prostu jakieś metody, gdzie będę w stanie unikać większości jej ataków. Nawalamy, nawalamy. Ja mam jeszcze 2 maski, czyli jestem niby na hita, niby na 2, ale słuchajcie, widzicie, że bardzo fajnie paruję, tutaj przedaszowuję. Używam też oczywiście magii, bo już wiem, jak bardzo dobrze mi do tej pory idzie. I uwaga, udało się, ubiliśmy oficjalnie Mystic Zemer, dostałem achievement champion za ostatnie
bossa finałowego i również mamy kwestię, tak jak w przypadku poprzednich bossów, zwraca się ona akurat do Wesela, Pure Wesela, że jego trening będzie dobrze służył naszemu królestwu Hollow Nest i również żeby poradził sobie z Radiance, czyli pokonał bezkształtną formę we śnie, a takie poświęcenie będzie znane przez całe Hollow Nest i zwraca się do nas, czempionie dworu, ty jesteś naczyniem, ty jesteś Hollow Knight, czyli Zemr, Mystic Zemr jest bardzo dobrze zaznajomiona z planem króla, ale to już jest koniec, mamy logo całego moda i o dziwo zostało tutaj po tym wielkim finale zrobione zakończenie w postaci napisów końcowych, ale uwaga, zostańcie do końca, ponieważ jest jeszcze jedna bardzo ważna lokacja i scenka po napisach, więc nie opuszczajcie teraz odbiorników. Nie będę was męczył całymi tymi napisami, chociaż naprawdę należy się tym wszystkim twórcom za cały ten projekt, jest niesamowity, jest to oficjalnie najlepszy po prostu mod do tej gry, bo sobie są mega fajnym wyzwaniem i mimo wszystko, mimo że na początku uważałem, że mogą być trochę niezbalansowani i trochę chaotyczni, na przykład ta Mystic Zemr, tak już po ogrywaniu tam iluś godzin, spokojnie tutaj w tym modzie z 15-20 godzin spędziłem, stwierdzam, że jeśli chodzi o przeciwników, wszystko jest bardzo dobrze zrobione, jeśli chodzi o czarmy, faktycznie tutaj można niektóre wykorzystać aż nazbyt dobrze, wydaje mi się, że akurat czarmy, no nie polecam ich używać w podstawce do robienia radiantów czy coś, bo to mega psuje zabawę, są mega OP, jak zresztą widzieliście, no ja tutaj starałem się grać raczej na zasadach moda, czyli skoro ten mod dał na przykład Abyssal Blossom, no to tutaj używałem już go do walki i czuję się z tym całkiem fair. Tak lorowo, jestem mega ciekaw, czemu tutaj bardziej zwracają się do nas, tego Wesela, my jesteśmy tym najcikiem, ale nazywają jednak nas Hollow Knightem, bo no nic nie wskazuje na to, że jeśli chodzi o dwór, że akcja się dzieje niby w przeszłości. Nie było tu nigdzie Hollow Knighta, a jednak w ten sposób się Zemr do nas zwróciła. Być może to są jej po prostu myśli na koniec, które miała ginąc albo coś, że wszystko zależy od niego. Tak mi się wydaje ewentualnie, bo nie odnosi się to raczej do poświęcenia naszego najcika, tak jak już wiemy z endingu, że on jednak ostatecznie zatrzymał tutaj Radiance, albo nie zatrzymał, jak kto woli, według interpretacji. No i co? Polecam każdemu z was zagrać w tego moda, zwłaszcza jak lubicie tryhard. Ja się świetnie bawiłem, no i cieszę się, że zrobiłem taką miniserię. To tyle z mojego pożegnania i przechodzimy do scenki końcowej. O, po napisach końcowych jeszcze mam jakąś scenkę tutaj. Zobaczcie, jestem w Białym Pałacu. I tu są ci rycerze wszyscy. Sobie tutaj siedzą. Mamy Draje, Ogrima, Izmę, Hegemola i Zemr. Tutaj akurat jeśli chodzi o ich gabaryty, to chyba są bardziej już wypracowane i mogę posłuchać każdego z nich po kolei. Oto ty, możesz wejść. Dawałam siebie wszystko, żeby pozostać w stanie gotowości na wieść o tej infekcji, która do nas przychodzi. Mimo że to obowiązek rycerza chronić mieszkańców królestwa, może być to trudne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy zagrożenie, którego nie można ani zobaczyć, ani poczuć. Z powodu tej infekcji też robaki będą się nawzajem atakowały, nawet jeśli się lubią, są swoimi znajomymi. Wielu z nich nie ma siły, żeby zwrócić swojego naila przeciw infekcji, czy zainfekowanym bardziej. Ale myślę, że nie musimy się martwić o tym, bo król powiedział nam o pustce, którą posiadłeś i w ten sposób stałeś się odporny na efekty tej zarazy. I to powiedziała Draja. I widzę, że chwali nasze skillsy. Pewnego dnia przewyższysz nas wszystkich. A może to zbyt szybko, żeby o tym mówić? No ja już was przewyższyłem w tym momencie. Tutaj jeszcze jest Ogniem, ale myślę, że tak fastem przejdziemy. On tutaj nas wita jako swojego przyjaciela. Walka u boku Izmy to było cudowne doświadczenie. Pracowaliśmy nad naszymi technikami przez jakiś czas i było fajnie zmierzyć się przeciwko nowemu przeciwnikowi. Wszystkiego unikałeś tak zgrabnie i fajnie, dobrze. I też nas ostrzega, że następnym razem już nie będzie tak łatwo. Patrzenie na walkę Izmy jest jak doświadczenie siły natury, czyż nie? Naprawdę musieli sporo pracy włożyć te wszystkie teksty, które tutaj do jeszcze każdego z rycerzy dopasowali, żeby to pod lore fajnie pasowało. Naprawdę doceniam. A jak dobrze w końcu rozmawiać z tajemniczym małym rycerzem. Nie widziałam zbyt wielu, którzy mieliby takie umiejętności władania nailem. Czy król był tym, który się wytrenował? Nie widziałam, żeby w sumie trzymał broń kiedykolwiek, ale jego umiejętności waleczne muszą być dobre, skoro tutaj to królestwo uformował. Co przyszło do głowy jakiemuś czerwonemu wojownikowi, skoro tak głupio próbował życia Wyrma? Współczuję temu zdrajcy.
Nie wiem, o kim ona mówi, jaki czerwony wojownik, mi tylko Grimm się przypomina, ale to tak średnio. Tu jeszcze mamy Hegemola, który pali naszą siłę, zaskoczyliśmy go. Kiedy po raz pierwszy nas widział, myślał, że nas od razu powali swoją buławą, tak jak kowal uderza w kowadło. Ale nie mógł być bardziej zaskoczony z tego powodu. To przypomina mu czasy, kiedy trenował z Izmą. Za pomocą krzoków i roślin chyba pomagała mu. Jeszcze powiesz? Izma jeszcze namawia nas do treningu. A co powie Zemer? Bo ona z tych wszystkich była najtrudniejsza. Przynajmniej nie Mysterious, ale ta Mystic. Ach, le me. Czyli ja nie umiem francuskiego nawet czytać. Czy K. Perfekcyjne parowania, zwinne uderzenia. Znowu, ale ona tak wtrąca ten francuski. Czy... Ale nas chwali, mówi, że nasze osiągnięcia zasługują tutaj na nieśmiertelność i żeby były wieczne. I w sumie pogadałem już chyba z każdym. Mam tutaj jeszcze parę kwestii ewentualnie. I fajnie sobie tutaj chillują. A czy mogę z Dreamnaila jej walnąć? Mogę. Żeby kochać, żeby się troszczyć. Czy to nie jest niezbędne, żeby ocalić nasze drogie królestwo? No i dobrze, jeśli chodzi o to miejsce, to już wszystko. Ale możemy iść dalej, może jeszcze Pale King będzie albo ktoś. Nie, tu już wychodzimy. Dalej nic nie ma i no wydaje mi się, że jeśli chodzi o to pomieszczenie, no to wszystko już za nami i odkryliśmy chyba tutaj wszystko, co można. Nie sądzę, żeby to były jakieś sekrety jeszcze, chociaż kto wie. No to co, no to wychodzimy i powinniśmy pojawić się w Godhome, tak? Tak, w sali tronowej. W takim razie jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się młodzik podobał, trzymajcie się i pa pa. Nie, 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 nie.